prawo do zdobywania wiedzy, opieki, miłości i równego traktowania. To tylko kilka z katalogu najważniejszych praw dziecka. O tym, jak bardzo ważne jest ich przestrzeganie i respektowanie, przypomniała konferencja zorganizowana dziś w Szkole Podstawowej nr 2 w Ełku. Udział w niej wzięli przedstawiciele władz miasta, nauczyciele, pedagodzy, rodzice i dzieci. Celem spotkania była wymiana poglądów na temat przestrzegania praw dziecka w placówkach oświatowych. W dyskusji aktywny udział brali uczniowie, którzy doskonale orientują się w swoich prawach i obowiązkach. Jak zgodnie podkreślali, najważniejsze jest, aby szkoła realizowała ich prawo do rozwijania swoich pasji i umiejętności. Prawa dziecka to są prawa, do którego dziecko ma takie prawo właśnie, że może to zrobić, może właśnie można rozwijać pasję, może mówić dla nauczycieli, jaki ma pomysł na zajęcia, na godzinę wychowawczą, na temat do własnej takiego zdania, czy mu się to podoba, czy nie. U nas jest też takie kółko teatralne, to tam właśnie wyrażamy was nauczyciele, czy nam się podobają te spektakle, czy nie. I tam właśnie dużo rozmawiamy z nauczycielami na ten temat. Są też inne kółka dodatkowe, gdzie możemy swoje pasje rozwinąć i umiejętności. Gdyby nie było tych praw, to dzieci by robiły co chcą i wtedy tak do szkoły pewnie by nie chodziły, jakby nie było praw takich i nie osiągałyby sukcesów, wiedzy. Z tym postulatem zgodziła się również Małgorzata Kopiczko, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Ełku, która przyznała, że szkoła przy współpracy z rodzicami powinna pomagać dziecku w rozwijaniu jego zainteresowań. Jednym z bardzo ważnych zadań szkoły jest rozwijanie pasji i zainteresowań, motywowanie uczniów do tego rozwoju, ale również znajdywanie w każdym dziecku umiejętności, którą należy wspierać, po prostu trudno, że wspierać, rozwijać. I tak jak tutaj żeśmy podkreślili, nie tylko tą rolę spełniają nauczyciele, wychowawcy, ale również bardzo ważni są rodzice, tak? Rodzice, którzy tak naprawdę większość czasu spędzają z dzieckiem i widzą, czy dziecko lubi grać w piłkę, czy tańczyć, czy śpiewać. Wystarczy tylko odpowiednio motywować, a razem we współpracy ze szkołą, z rodzicami można naprawdę rozwijać wszelkie formy tych aktywności w naszej szkole. Konferencja odbyła się 25. rocznicę przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka. Dokument obowiązuje dziś w niemal wszystkich państwach na świecie.